Pogoda jest fantastyczna, dokładnie przed chwilą lało, za sekundę pewnie będzie grzało. No ale to jest tylko urozmaicenie i dla zawodników i dla nas też, jak widać zresztą. Warunki są terenowe, więc musimy się do tego przystosować. Cross maraton, dokładnie po raz drugi w Międzyrzece Podlaskim z ubiegłoroczną przerwą, związaną oczywiście z pandemią. Około 50 zawodników na trasie. Myślę, że się dobrze bawią, bo ten deszcz jednak utrudnił trochę, zwłaszcza w lesie na rowerach. No ale to jest jakby wliczone w ten sport, tak? Woda, rower i później bieg. Woda, rower, bieg, dokładnie. 400 metrów pływania, 12 km rowerem i 3 km biegu. Na koniec już widzę, że pierwsi zawodnicy zaraz będą zmierzać do mety. Fantastyczne, widziałem nietypowe dzisiaj te pamiątkowe puchary, nagrody, kamienie. Tak, kamienie takie specjalnie docięte, żeby każdy miał... No, pamiątkę przede wszystkim, ale też może posłużyć za przycisk do papieru, tak? Nam też się przydał w tym momencie, jak przyszła burza, sprawdziły się w roli przycisków. Pan Arka oczywiście obserwuje już od lat, pan Arek oczywiście organizuje, ale nie biegnie. Nie biegam w imprezach, które organizuję, to oczywiście, ale biegam sobie sam rekreacyjnie. Mój najdłuższy dystans to półmaraton, więc na takim tego dystansu się trzymam. Jestem z Lublina, Piotrek Saniawa, Triathlon Lublin Team i Fundacja Ironmani dla mojego księcia. Super zawody, trasa rowerowa ciężka, dla mnie pierwsze doświadczenie w triathlonie crossowym, dlatego tym bardziej pierwsze miejsce cieszy. Tutaj chyba pływanie, bo udało mi się już na początku zdobyć pewną przewagę. Rower zdecydowanie najsłabiej, bo mówię, pierwsze doświadczenie. Dwa razy pomyliłem trasę, tak. No plus jechałem na gravelu, czyli nie takim typowo crossowym rowerze. No i bieg w miarę równo, już tutaj Paweł mnie dogonił, ale na początku biegu udało mi się uzyskać niewielką przewagę i dociągnąć się do końca. O super, naprawdę pierwsza w życiu crossowa, ale tutaj jest naprawdę ładnie, fajna trasa, świetna atmosfera, polecam. I pogoda zmienna, czyli ciekawie. Gdzie też złapał, w którym momencie? No w drugiej połowie trasy rowerowej, czyli już gdzieś tam za połową. Schłodziło przynajmniej. Gratuluję.